Jest to spełnienie moich marzeń. Całe życie marzyłam o takim programie, który łączy w sobie podróże, rywalizacje, piękne miejsca i do tego jeszcze wspaniałe jedzenie, bo wszędzie na świecie jest wspaniałe jedzenie. Więc gdybym miała sobie wyśnić program, który chciałabym poprowadzić, to byłaby to właśnie Ameryka Express. Ja byłam bardzo empatyczna. Jak mi się coś działo, to ja to odczuwałam na własnej skórze, ale ja im tego nie współczułam, dlatego że ja uważam, że ten program naprawdę zmienia postrzeganie świata i ludzi i pozwala odróżnić rzeczy błahe od tych ważnych. W związku z tym to jest trochę tak, że wszystko to, co jest przed Ameryką, różni się od tego, co jest po Ameryce. Wiedziałam, że tworzą swoje zasoby, z których będą mogli skorzystać kiedyś później, więc nie współczułam im. Dla nich to była wspaniała przygoda i myślę, że jakbym ich tu postawiła teraz przed sobą, to każdy z nich powiedziałby, że gdyby mieli wziąć udział jeszcze raz w programie, to na pewno by wzięli. Ja będąc uczestniczką w programie Agent, nigdy nie odpadłam, więc ja nie wiedziałam w ogóle, jakie to są uczucia. I dopiero w momencie, w którym musiałam powiedzieć to danej parze, to widziałam ten smutek, to rozczarowanie w ich oczach i to nie jest łatwa sprawa. To był najtrudniejszy moment w programie.